dniu 25 października 2019 roku około godziny 14:20 w Twierdzy Brzeskiej pojawiła się delegacja oficjeli i złożyła wieńce pod pomnikiem obrońców z 1941 roku. Widać wyraźnie, że na pierwszym planie jest prezydent Republiki Białoruskiej Aleksander Łukaszenko, a obok prezydent Republiki Kazachstanu Kasym-Żomart Tokajew. I w sumie nie byłoby w tym nic dziwnego, po prostu prezydent Kazachstanu przybył z wizytą do Białorusi, gdyby nie to, że było dokładnie odwrotnie. W wiadomościach telewizji białoruskiej i telewizji kazachskiej można się było dowiedzieć, że to prezydent Białorusi przybył do stolicy Kazachstanu. Говорят, туристы часто сравнивают казахстанскую столицу с Дубаем. Город постоянно растет и вширь, и вверх, и, кажется, никогда не засыпает. Объем взаимной торговли между Казахстаном и Беларусью превысит планку в 1 миллиард долларов. Об этом сегодня договорились главы двух государств во время официального визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Казахстан. Сам собой напрашивался в переговорную повестку. На самом деле поставку казахстанской нефти на белорусский НПЗ обсуждают уже несколько месяцев. Эксперты даже прочили подписание межправительственного соглашения как раз во время визита. И это наш партнер по ЕАЭС. Ким затем са те особи лудзонцо подобне до президентов Беларуси и Казахстану? Выглянда на то, что то са их собовтуры. Ponieważ prezydent Łukaszenko nie może się dogadać z Rosją w sprawie cen ropy naftowej, w Kazachstanie szuka partnera i być może, cała ta mistyfikacja jest podyktowana tym, aby wymanewrować rosyjskie służby specjalne, które mogłyby torpedować zbliżenie białorusko-kazachskie. Czytała Paulina z DSPich.